20 listopada 2018 roku został wydany Battlefield 5. Od tego czasu minęło już 5 lat i kilka dobrych dni, jednak jest to też dobry czas do tego, aby podsumować sobie faktycznie, jak te 5 lat, które notabene dosyć szybko minęły, ta percepcja czasu jest niestety nieunikniona, okrutna i dosyć złudna, patrząc chociażby na to, jak często obecnie powstają chociażby memy z tym template'em z I nie ma mocnych, gdzie faktycznie no, możecie kojarzyć tą templatkę i nie ma się co dziwić, bo faktycznie takie odczucia mogą nam towarzyszyć również w tej battlefieldowej społeczności. Niedawno robiłem film dotyczący tego dwuletniego jubileuszu Battlefielda 2042 już. Ostatnio też mieliśmy jubileusz Battlefielda 4, zresztą dosyć okrągły, bo było to 10 lat Battlefielda 4 już. No i Battlefield 5 jest w połowie tej drogi, połowie drogi do tej dekady, osiągając pięciolecie kilka dobrych dni temu. Paradoksalnie jest to też czas, w którym na Steamie, na EA App czy też na konsolach miała miejsce ogromna promocja na gry z serii Battlefield, co tylko dobrze ukoronowało faktycznie ten okres, w którym mamy tyle powodów do świętowania, do świętowania albo może też się zamartwienia z tego powodu, że czas leci tak szybko. Ale nie o tym, bo wiele Battlefieldów, tym właśnie na Steamie, osiągnęły swój rekord w tym czasie. Jest to chociażby właśnie Battlefield 5, który w szczycie w tym okresie, zresztą już po tej skończonej promocji, nadal osiąga wyniki ponad 100-tysięczne. W piku było to 114 tysięcy jeszcze podczas trwania promocji. Czy też Battlefield 1 wyśrubował swój rekord Steamowy oczywiście, bo tutaj nie mówię też o tej całej otoczce, która towarzyszy innym platformom, do której niestety nie mamy danych, ale sądząc po tym, jak to się układało, zawsze myślę, że jest podobnie, ustanawiając ten wynik na poziomie 53 tysięcy i cały czas wynik ten w piku się utrzymuje. Oczywiście tutaj sporą rolę gra to, że był Thanksgiving, czy też chociażby właśnie w Azji jest spory odsetek graczy, który korzysta z tych promocji. To też oczywiście się odbija na stanie cheaterów, oszustów, którzy zresztą już wcześniej trafili, czy to Battlefielda 1, czy Battlefielda 5, teraz może również Battlefielda 2042. Natomiast na razie się jakoś to trzyma i takich rażących przypadków przynajmniej aż tak nie widać, pomijając oczywiście to, że EA eksperymentuje sobie tutaj ze swoim nowym anti-cheatem. Tak jednak, jak to określił ostatnio Level Cap w swoim ostatnim filmie, Battlefield is bigger than ever i te liczby bezwzględne faktycznie mogą to nam potwierdzać. Uwzględniając jednak kontekst i faktyczne zaangażowanie się społeczności i potencjalny odpływ tych graczy jest oczywiście już troszeczkę mniej miarodajny, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na te liczby nominalnie, no to faktycznie Battlefield dawno nie obserwował tak dużego zainteresowania. I tutaj muszę powiedzieć, że mam pewien dysonans poznawczy, zwłaszcza w obrębie Battlefielda 5. Dlaczego? Jest to w sumie bardzo proste i trochę skomplikowane, bo pamiętam po prostu ścieżkę ewolucji Battlefielda 5 z poziomu gracza i z poziomu jakiegoś takiego kiełkującego twórcy, który no, stawiał swoje pierwsze kroki w formatach, które również obecnie kultywuje. I jeżeli spojrzycie sobie chociażby na liczbę materiałów, które stworzyłem przez okres wsparcia Battlefielda 5, no to troszeczkę ich było. W związku z tym troszeczkę dziwnie jest mi dzisiaj patrzeć na to, jak Battlefield 5 po tych latach osiąga sukces i zmienia również nieco percepcję, a właściwie zmienia się percepcja graczy i percepcja odbiorców, bo z tym zwiąże się właśnie ten pewien dysonans poznawczy. Moje podejście od zawsze było takie, żeby patrzeć na każdą rzecz, każdy produkt z perspektywy nie tylko zero-jedynkowej, ale próbującej patrzeć szerzej, nie szufladkować i nie generalizować gier, no bo z tym faktycznie wiąże się to, że nie wszystko jest czarno-białe i czasami faktycznie ten obraz może być wymieszany. Tak samo było z Battlefieldem 5. Battlefieldem 5, który naprawdę przeszedł przez ten czas bardzo dużo. I ten obraz często jest faktycznie niejednorodny, a bardziej złożony, uwzględniający faktycznie głosy, czy też różnego rodzaju dotarcia z różnych stron. Czasami przez to podejście dostawałem po głowie zarówno od jednych, jak i od drugich, natomiast zawsze znalazła się grupa osób, która przez ten okres wsparcia Battlefielda 5, czy też później, cały czas oglądała te materiały i jednak jakoś czerpała wiedzę na temat gry, za co serdecznie dziękuję teraz, po latach, wszystkim widzom, którzy nadal oglądają tym razem moje filmy z Battlefielda 2042 i również nie tylko, bo jak sami widzicie, jak dzieją się również inne rzeczy ze starszych Battlefieldów, no to zawsze tutaj się do nich odnoszę.
Battlefield 5, natomiast i ta percepcja nasza, która została nieco zakrzywiona, która na pewno nie była jednorodna, bo jeżeli przypomnimy sobie teraz to, z czym borykał się Battlefield 5, no to na pewno nie było to kolorowe i nie było to w tej wizji, którą widzimy obecnie, nieco wyidealizowaną faktycznie przez te liczby nominalne. To zaczęło się generalnie od samej premiery, gdzie faktycznie te oczekiwania społeczności nieco zostały zaburzone przez to, w jaki sposób faktycznie zostało to podane podczas pierwszej prezentacji. Nie chcę też faktycznie znowu rozwijać tego, jak to wyglądało, bo mam nadzieję, że wszyscy to pamiętają, a jeżeli nie, to na pewno warto sobie gdzieś tam to przypomnieć lub też przeczytać, obejrzeć jakiś materiał. Natomiast przez to wydarzenie Battlefield 5 miał bardzo ochłodny start. Tam też pojawiały się oczywiście problemy tyczące się chociażby widoczności żołnierzy i tak dalej. Natomiast potem już cały czas ta ścieżka była o wiele bardziej szersza, przejrzysta i na której pojawiało się troszeczkę mniej tych wszystkich baboli. Babole pojawiały się, jeżeli już, to bardziej ze strony DICE, które, jak dobrze pamiętacie, chociażby raz postanowiło sobie zmienić time to kill, kiedy społeczność tak naprawdę uznała, że wszystko było w porządku. Potem faktycznie musiano się cofać do tego stanu sprzed zmian, natomiast to wszystko pokazuje, że te wszystkie problemy, z którymi borykamy się nawet obecnie, były widoczne, czy to te 5-10 lat temu, no bo to cały czas jest, tylko my po prostu inaczej patrzymy na rzeczywistość z perspektywy czasu. Ja Battlefielda 5 na pewno zapamiętam jako tego Battlefielda, który był paradoksalnie dosyć innowacyjny. Innowacyjny z tego względu, że wprowadził sporo mechanik, które dzisiaj uznajemy za naprawdę bardzo dobre i bardzo korzystne, z których większość Battlefield 2042 nie kontynuował, ale to mimo wszystko pokazuje, jak bardzo Battlefield 5 wprowadził tyle rzeczy, że nie znalazły się one w następnej części. Pomijając oczywiście, że tam że w Battlefieldzie 2042 na samym starcie nie było podstawowych elementów, które kształtują gdzieś tam tę serię Battlefield. Chodzi mi tutaj chociażby o fortyfikacje, chodzi mi tutaj o kwestię podejścia do ograniczenia amunicji pojazdów, które musiały korzystać z punktów zaopatrujących ich w tą amunicję chociażby, czy to chociażby właśnie punkty medyczne dla żołnierzy, czy to wszelkiego rodzaju kwestie związane z animacjami, które moim zdaniem akurat były pozytywne, czy to wiele osób oczywiście to wkurzało, natomiast dawało to duży asumpt do tego, aby zastanowić się nad swoim postępowaniem na polu walki. Do tego dochodzą oczywiście różne mechanizmy, jak odrzucanie granatów, jak możliwość zestrzelenia tych granatów w trakcie lotu. Długo by na pewno wymieniać, natomiast pomijam tutaj fakt, że oczywiście Battlefield 5 ucierpiał na tym, że został przedwcześnie zakończony. Nie doświadczyliśmy dalszego frontu pacyficznego, który był rozwijany dosyć mocno. Nie dostaliśmy następnie oczywiście upragnionego frontu wschodniego, mimo że było wiele poszlak, które na to wskazywały. I dlatego Battlefield 5 będzie również dla mnie Battlefieldem, który pomimo tych innowacji i jakiegoś pomysłu na siebie mimo wszystko, realizowanego od samego początku, został przytłumiony przez próbę dociągnięcia tej innowacji również na inny poziom, bowiem pamiętajmy, że Battlefield 5 zapoczątkował zarówno nowy model dodawania zawartości w formie live service, a nie dodatków DLC, jak to miało miejsce chociażby ostatnio w Battlefieldzie 1, a w związku z tym dosyć mocno zredukowało to liczbę zawartości, która jest jednym z fundamentów Battlefielda, a druga rzecz to oczywiście mnie postawienie na to, czego oczekują gracze, a być może złudne przekonanie, czego oczekują gracze, a przynajmniej większość, tak aby jednocześnie nie podkopywać tego, co seria powinna z sobą przede wszystkim oferować. Mowa tutaj o Burzy Ognia. Burzy Ognia, która była prezentowana w dosyć ciekawy sposób i faktycznie okazała się dosyć ciekawym trybem, ale no i właśnie tutaj na myśl od razu przychodzą detale. Fakt, czego kosztem się to odbyło i fakt, że wiele deweloperów z DICE zostało przekierowanych do tego projektu, potęgowało jeszcze bardziej redukcję zawartości, która miała trafić do Battlefielda 5, a jednocześnie zaimplementowanie samego trybu i niekonsekwencja z jego wspieraniem doprowadziła również do tego, że Firestorm po czasie został porzucony, mimo że był całkiem pomysłowym trybem i na pewno miał potencjał. Tego potencjału nie wykorzystał również Hazard Zone, strefa zagrożenia w Battlefieldzie 2042, ale to swoją drogą. Tutaj od początku stracona została faktycznie ta wizja fundamentów, jakimi Battlefield przez wiele lat mógł emanować. I tutaj te innowacje faktycznie nieco zostały przetłumione przez sam oddźwięk i pierwsze wrażenie
na publice, które później było faktycznie filtrowane przez ten stygmat, który wyniknął przez to pierwsze wrażenie, jak zresztą zwykle tak bywa i nie ma co się zresztą dziwić, bo przy takim nabodźcowaniu w dzisiejszych czasach no jest różnie. Natomiast końcowo cały czas Battlefield 5 pokazywał, zwłaszcza już na końcu swojego wsparcia, dosyć niespodziewanie zakończonego, bo w momencie, kiedy rozwijał skrzydła, okazało się, że DICE, a taka naprawdę myślę, że przy wsparciu dosyć mocno decyzyjnym wyższego brata, jakim tutaj oczywiście jest wydawca, Electronic Arts, podjęło decyzję o tym, aby dalej nie wspierać Battlefielda 5, mimo że w plikach kryło się cały czas bardzo dużo zawartości. Zawartości, o której krążą legendy, które cały czas gdzieś tam przewijały się przez filmy informacyjne różnych twórców z Battlefielda, które publikował Temporial, ale i nie tylko, i które stanowią faktycznie pewien punkt niedowierzania w tamtym momencie, przynajmniej z tym, co stało się z serią. Ale żeby też tutaj nie było rozczarowania, że to nastąpiło tak późno, no bo nie, bowiem chociażby między innymi w środku jeszcze cyklu wsparcia Battlefielda 5 mieliśmy chociażby pomysł na wprowadzenie jeszcze innego trybu, nieco mocniej zakorzenionego w tym, co Battlefield oferował, czy może to, na czym koncentrowała się społeczność. Mowa bowiem o trybie 5 vs 5, który miał zostać zaprezentowany swojego czasu na Gamescomie, ale został anulowany. Pokłosiem tego było dodanie chociażby map na mniejsze tryby, no bo też do takich celów miały być desygnowane te mapy. Mowa o Lofotach i mowa o Prowansji, która następnie została potem też przekształcona w ostatniej aktualizacji dużej z zawartością w pełnoprawną mapę, którą mogliśmy ogrywać na podboju. Do tej innowacji Battlefielda 5, do tych fajnych mechanik, które mimo wszystko tam występowały i które dopiero w Battlefieldzie 2042 widać, jak bardzo są serii potrzebne i jak bardzo faktycznie cechowały się tym, co seria zawsze w sobie miała, a więc eksperymentowanie z mechanikami i wychodzenie faktycznie na stymulacji wrażeń w obrębie tego, co gra sama oferuje, chociażby tutaj właśnie system przyzywania różnych form wsparcia za punkty, a więc dodatkowy wymiar tego PTFO, w połączeniu z anturażem graficznym, który po tych 5 latach naprawdę jest nie do odróżnienia od nowych gier, patrząc chociażby na włączony RTX, który zresztą po raz pierwszy został wtedy zaimplementowany do serii Battlefield, w połączeniu z tą ścieżką dźwiękową, która naprawdę chociażby między innymi z Battlefieldem 1, takiej wizji artystycznej, no jest u mnie bardzo wysoko, jeżeli chodzi o te soundtracki z Battlefielda, mimo że ten kanon jest dosyć szeroki. Dlatego kwestia interpretacyjna jest dosyć otwarta. To, co chciałem powiedzieć, to na pewno to, że gdyby stworzyć współczesnego Battlefielda, a być może osadzonego chociażby, nie wiem, w realiach zimnej wojny, bliższej rzeczywistości, czy też nieco wybiegającej przyszłości, jak mieliśmy to w Battlefieldzie 4 swojego czasu, jak mamy to może trochę teraz nieco w Battlefieldzie 2042, w dodaniu z tą różnorodnością i pokazaniem tej aury wojny, która mimo dodania różnych progresywnych elementów, które nie spotkały się z aż tak szeroką akceptacją. Po czasie to troszeczkę oczywiście zredukowane, zwłaszcza te takie głosy skrajne, natomiast to też pokazuje, jak bardzo ważna jest zawartość, tak już wprowadzając dygresję odnośnie właśnie faktycznie tego, co może się dziać w przyszłości, jak bardzo model live service musi być konsekwentnie wykonywany, aby działać dobrze, bo nie działa dobrze w obecnym kształcie w Battlefieldzie, zarówno w piątce, jak i 2042. Zresztą często mieliśmy takie spostrzeżenia z osobami, które spotykałem na serwerze i z którymi grałem dosyć często. Pozdrawiam tutaj Czecha, Szakula, Maślanego, Pawła, Cyrtofiksa, Szymona, Delgado, Michała, Patryka i Jarka. Rozmawialiśmy o tym często, że faktycznie innowacje i te mechaniki, które wprowadził Battlefield 5, połączone z rzeczywistością, jaka chociażby została wykreowana z klimatem, jaki panował w jedynce, w piątce również po części, tak jak mówiłem wcześniej, z nieco klauzulą wyłączającą nam pewne elementy, czy to właśnie czwórka, czy trójka jako ten klimat, byłoby taką faktycznie hybrydą, która mogłaby w dzisiejszych czasach również przyciągnąć graczy, zarówno tych nowych, jak i tych pozostających serią od kilku, czy też kilkunastu lat. Oczywiście nie jest to wizja jednorodna i też patrząc na Battlefielda 5, tak samo jak na początku uwzględniałem, trzeba też patrzeć na niego przez pryzmat wzlotów i upadków, jednak z przewagą, myślę, tych dobrych rzeczy, które zostały mimo wszystko gdzieś tam przytłumione i przygaszone przez na tyle
emblematyczne i na tyle dźwięczne kwestie, które niestety zdołały przyćmić nieco to, jaki faktycznie wpływ Battlefield 5 miał na serię, miał na graczy i miał na to, jak faktycznie może kształtować się rzeczywistość Battlefielda. I mam nadzieję, że DICE będzie chciało podążać właśnie hybrydą tych najlepszych rzeczy, z których każda część lub też podczęść serii posiadała. Fajnie by było patrzeć w rzeczywistość bardzo idealistycznie, optymalnie, ale oczywiście wiemy, że tak nie będzie. Natomiast fajnie, żeby tak to wyglądało. Sara też trochę za więcej prywaty niż zazwyczaj w takich normalnych materiałach, ale też to jest jakaś forma przypomnienia sobie faktycznie tego, co wtedy występowało i też również jakoś celebracji tego, że Battlefield 5 obchodzi te 5 lat, jak wiele się przez ten czas wydarzyło, jak wiele wydarzyło się na serwerach podczas przegranych godzin, jak faktycznie te wspomnienia mogą cały czas tutaj nawracać i gdzieś tam kształtować wizję odnośnie tego, jak może to wyglądać w przyszłości. Oczywiście na razie nie wygląda to kolorowo, ale mam nadzieję, że mając mniejsze oczekiwania, możemy zostać po prostu lepiej zaskoczeni i mam nadzieję, że tym razem będzie pozytywnie, nie jak to było w przypadku Battlefielda 2042 na samą premierę, gdy nasze wizje i oczekiwania zostały nieco zbesztane przez to, jak przebiegał już sam produkt finalny. Słowem zakończenia to mimo wszystko ten tragizm, który wyraża się w tym, że faktycznie czasami niektóre dosyć nośne elementy, zwłaszcza w mainstreamie, mogą przyćmić taki faktycznie jest sam produkt. Oczywiście tutaj też mocno już heurystycznie myśląc i nieco generalizując, czego zawsze się niby wystrzegam, no ale nigdy tego nie można do końca uniknąć. Chciałem po prostu zwrócić waszą kwestię na to, że oczywiście mamy ten syndrom kolejnego Battlefielda i percepcji na poprzednie Battlefieldy, natomiast zawsze musimy pamiętać, że nie były to kwestie różnorodne, nawet w tych najbardziej kultowych tytułach, ze względu chociażby właśnie na to, że niektóre kwestie sobie idealizujemy, o niektórych zapominamy i też tak tutaj było w tym przypadku, bo te innowacje też czasami zostały zderzane z wielkimi błędami pomiędzy aktualizacjami, czy też z różnego rodzaju właśnie kwestiami, które no nie były po myśli zarówno i deweloperów potem jak się okazywało, jak i nas graczy. Mam nadzieję, że przyszłość będzie mimo wszystko jednak pozytywna i doczekamy się jednak tego, aby Battlefield mógł w spokoju wystartować, projekt nie miał problemów, aż takich przynajmniej jak Battlefield 2042, gdzie koncepcja zmieniała się kilkukrotnie, a wsparcie tytułu mogło odbywać się równolegle po premierze, no bo nie mam tutaj złudzeń, że model live service będzie dalej kontynuowany. Przynajmniej tak teraz to widzę już w takiej realnej perspektywie. Natomiast to, czego sobie i wam mogę życzyć, na pewno to, aby Battlefield po prostu mógł święcić swoje triumfy od samego początku, dalej egzystować w branży faktycznie w tej pozycji dosyć wysokiej, a jednocześnie oczywiście, żeby było nim na tyle duże zainteresowanie, aby kwestie czy też materiały, które się tworzy, mogły po prostu docierać do jak najszerszej społeczności, no bo nie oszukujmy się, mimo wszystko to jest sprzężenie zwrotne, które gdzieś tam motywuje, gdzieś tam ten poziom szczęścia i zadowolenia twórcy z tego, co czyni. Dodatkowo oprócz tego oczywiście, że ma możliwość wyrażania tego, co myśli i tworzenia treści i ktoś to ogląda, za co serdecznie wam dziękuję przez te wszystkie lata, również z Battlefielda 5, Battlefielda 1, Battlefielda 2042, ale przy tych pierwszych tak naprawdę moich krokach było to na pewno dosyć ciężkie, zważywszy chociażby na jeszcze moje dorastanie do tego, aby móc pewne treści przekazywać, też kształtując po prostu mnie jako twórcę Battlefieldowego, czy też mnie po prostu jako gracza. W dalszym stopniu po dzień dzisiejszy i ten proces na pewno się jeszcze nie zakończy, natomiast dzisiaj już nieco dojrzalej można mówić o pewnych kwestiach z perspektywy czasu, mając też troszeczkę inne doświadczenie, czego też ukoronowaniem jest chociażby to, że Battlefield 5 obchodził niedawno swoje 5-lecie.